Cześć, otwieram dzisiaj najnowszy kalendarz adwentowy z Douglasa. No, wyglądem on przypomina ten, który zawsze nam się co roku najbardziej spodobał. Wrzucam Wam do niego linka w opisie. I uwaga, kochani, mam dla Was super informację, ponieważ ten kalendarz adwentowy najlepszy z Douglasa powrócił właśnie do sklepu internetowego. Wrzucam Wam do niego linka. Nie zliczę, ile pytań dostałam, kilkaset dosłownie, czy ten kalendarz będzie. Słuchajcie, on się zawsze wyprzedaje, znika w mgnieniu oka, więc póki jest, to go bierzcie, bo wiem, że były osoby, które czekały, a teraz przejdźmy na ten nieco tańszy. Ten kalendarz adwentowy kosztuje 229 zł, co daje w przeliczeniu na jedno okienko 9 zł 54 grosze. I zaczynamy od pierwszego okienka. Więcej kalendarzy w Douglasie nie było. Serio, jestem zaskoczona, że w tym roku jest naprawdę ich tak dużo. I produkty też są spore. Pierwszy produkt to seria Home Spa i tutaj mamy płyn do mycia ciała z bergamotką i minerałami morza. Czas na dwójkę. Tutaj takie mniejsze okienko, ale zobaczymy, czy będzie wartościowe. Póki co nie wiadomo, co to jest. Pudełeczko, kartonik i znajduje się tutaj perfumowane mydełko w pojemności 30 gramów. I czas na trójkę. Wiele z Was mi pisało o kalendarzach z Glam Shopu. Tak, idą do mnie. To samo z kalendarzami adwentowymi z drogerii DM. Już widziałam, że paczka jest u kuriera, a tutaj mamy regenerujący krem do rąk Ylang Ylang, czyli to jest taki kwiatowy, cytrusowy zapach, pojemność 30 ml. Czwórka, niestety tutaj po kształcie opakowania obawiam się, o, myślałam, że to będzie mydło, ale jest to taka w sumie rzecz jednorazowa, czyli pastylka o zapachu orientalnym, a wiecie, do kąpieli. Pasuje opakowaniem do kalendarza i bardzo mi się spodobał ten zapach i jak otworzyłam ten kalendarz adwentowy, to czymś mi pachniało, wydaje mi się, że to było to. I teraz piątka. Zobaczcie, mamy tutaj pierwszy gadżet w tym kalendarzu adwentowym. Jest to taka myjka. No tak sobie bym powiedziała. Średnio na jeża, ale lepsze to niż pilniczek. Teraz szóstka, czyli mikołajkowe okienko. Zobaczymy, bo coś dużego się zapowiada. Chciałam to ładnie otworzyć, ale coś się nie udało. To wygląda jak produkt pełnowymiarowy. Natomiast jest to balsam do ciała. Tutaj mieliśmy już w tym zapachu właśnie tą pastylkę, więc fajny będzie to komplet. Zapach jest to róża i olej arganowy. 75 ml, więc na pewno starczy na długo. I czas na siódemkę. Tu znajduje się coś w szklanym opakowaniu. I słuchajcie, jest to olejek do ciała. Zobaczcie, jak fajnie wygląda aplikator. Ja właśnie takie olejki eteryczne, mieszanki używam sobie i bardzo chwalę. To jest zapach Villa Bali. Już zaraz powącham, Wam powiem. Pojemność to 10 ml. Kurczę, wiecie co? Myślałam, że to będzie jakieś zapachowe, a to wygląda, że raczej nawilżające, więc ciekawa forma aplikatora. Tego się trochę nie spodziewałam. I ósemka. W takich opakowaniach była albo kapsułka, albo mydełko. I teraz, no chyba trochę innym kształcie. Zobaczcie, wypakowane. Tutaj mamy nazwę Shower Steamer i ja pamiętam to z innych kalendarzy adwentowych. To jest taka właśnie kapsułka dla osób, które nie mają wanny, że to się właśnie pod prysznicem rzuca. No jakoś ja szczerze mówiąc nie jestem przekonana do tego typu wynalazków, ale zobaczcie, można to sobie na pół przeciąć i będzie na dwa razy. 9. Tutaj, jak widzicie, również coś dużego i jest to nowa seria, ponieważ mamy tutaj drzewo cedrowe i vetiver. Jest to żel pod prysznic. Ja bym powiedziała tak po nutach, że to będzie bardziej lekko męski, ale zaraz po powąchaniu. Oj, zdecydowanie jest to męski zapach, ale jeżeli lubicie takie drzewno, iglaste nuty, to powinien Wam się spodobać. 50 ml. Dziesiąteczka. Tutaj mam pewne obawy, że może być jakiś gadżet. Kurczę, to jest taka chyba myjka, która pod wpływem wody ciepła zwiększy swoją objętość, tak mi się wydaje. 11. Kolejna pastylka do kąpieli. Tym razem jest to z tej takiej serii z solami z Morza Martwego i bergamotką. 12. Oby tu nie było lusterko. Spójrzcie. Tutaj widać, że to będzie duży produkt. Podoba mi się ten zamysł, że na mikołajki i na połowę kalendarza adwentowego będzie coś dużego. Tutaj w pojemności 100 ml
Garden of Harmony. Mamy balsam, właściwie krem do ciała. Zobaczcie, fajnie zabezpieczone te wszystkie kosmetyki. Zapach jest migdałowo-pomarańczowy. No i standardowe opakowanie ma 100 ml, więc jest to połowa pełnowymiarowego opakowania i kosztuje 30 kilka złotych. 13, czyli teraz czas na kolejną tubkę, tak myślę. Oj, coś mi tu nie idzie dziś otwieranie. Dobra, ale udało się. Tutaj mamy nową serię zapachową. Land of Vasta. Jest to krem do rąk. To jest niby wersja unisex, natomiast moim zdaniem trochę bardziej w męskie zapachy idzie. Ja już sobie podaruję czytanie tych opisów zapachów na stronie, bo to, co było ostatnio w kalendarzu Douglasa, to przeszło ludzkie pojęcie. 14. Dobra, duże opakowanie. Myślałam, że to będzie jakaś ładna maseczka, a to jest sól do kąpieli. A możecie zobaczyć tutaj różne kolorowe drobinki. Z tej serii już mieliśmy coś, także fajnie, że to będzie komplet. Pojemność to 80 gramów. Zapach to róża i olej arganowy. 15. I tutaj mamy myjkę, czyli jak to się śmiejemy, myjki to można by wykorzystać jako gąbki na bombki na choinkę. Śmiesznie by to wyglądało, ale słuchajcie, moje pieski lubią mi to podkradać podczas nagrań, więc słuchajcie, po jednym kalendarzu szybko to znika i szybko się to rozwala. 16. Niestety, ale będzie chyba tu coś małego. Ale jest to chyba zapach, więc w sumie spoko. Wiecie, czego tu się spodziewałam? Trochę pilniczka, więc całe szczęście, że nie jest to. I zaraz zobaczymy, co to za zapach. Woda toaletowa z tej serii De Lagoon Leilani. I tutaj mamy właśnie kwiatowe nuty, lekko również cytrusowe, ilang, ilang. Pojemność tego zapachu jest to 10 ml i właśnie tutaj ma taki fajny aplikator roll-on. I czas na okienko numer 17. O, coś nowego. I znowu ta seria, co przed chwilą był ten zapach, a to jest płyn do kąpieli, także fajnie, ale bardzo kąpielowy ten kalendarz adwentowy. 18, tutaj chyba będzie tubka, ponieważ taki kształt rozpoczynał ten kalendarz i zgadza się. Ciekawe tylko co tym razem. Sprawdzamy i to jest balsam do ciała z bergamotką i solami morza martwego, 75 ml. Fajnie, że te balsamy pojawiają się w takiej większej pojemności. Już mieliśmy jeden zapach od nich. I teraz przechodzimy do 19. No tutaj nie fajna, mała rzecz, ale jest to ta pastylka. Tym razem jest to zapach Garden of Harmony. Numer 20. I kolejny gadżet. Uwaga. Kurde. To jest chyba taka zawieszka na choinkę? Tak myślałam, nie wiem, jakaś kreda, może taka, nie wiem, kapsułka, którą się zawiesza na kranie, ale wydaje się to być ozdobą jednak. 21, więc czekają nas trzy ostatnie okienka. Tubka, czekotubka. I z tej serii zapach już mieliśmy, tutaj Villa Bali, żel do mycia ciała, tym razem jest to drzewo sandałowe i kwiatowe nuty. 22 nam się tutaj pojawiło w takim malutkim okienku. I co tu będzie? Tak myślałam, że będzie to kolejne mydełko, bo było tylko jedno. No więc cóż, mydełko jak mydełko 30 gramów. Szybko otwieram numer 23, bo zobaczcie, 24 jest ogromnym okienkiem, więc jestem bardzo podekscytowana, co tam będzie. No ale oczywiście po kolei, wiadomo. Kolejna tubka, więc bez zaskoczenia. Tutaj można naprawdę było sobie stworzyć całą kolekcję, na przykład tego różowego zapachu. Zaraz Wam powiem dokładnie, ile tego wszystkiego było. Tutaj mam po prostu krem do rąk. Kremów do rąk nigdy za wiele, tym bardziej w takich małych pojemnościach, 30 ml zmieszczą się do torebki, szybko zużyjemy, gdzieś tam można porozkładać po domu. 24, no i czekam na to, co tu jest? Uwaga, oby nie gadżet. Patrzcie, to w ogóle wygląda jak rytuał, z takie pianki, no nie? Nie? No powiem Wam, że jestem w szoku. Właśnie takie miałam przeczucia, te nazwy ich, Garden of Harmony, coś tam Bali, że tak jakby trochę mogą być zainspirowane tym rytualsem. 200 ml ta pianeczka z migdałem oraz pomarańczą ma. No i dokładnie też takie właśnie owocowe, korzenne nuty mają w tym rytuale. Zaraz zobaczę, ile kosztuje na stronie. No i słuchajcie, cena to 45 zł, tak standardowo. Jestem ciekawa właśnie, jak to będzie w użytku w porównaniu do rituals, bo cena,
aż taka różniąca się bardzo nie jest, więc dajcie znać, czy ktoś testował. Czas na podsumowanie zawartości tego kalendarza. Najwięcej było z serii Garden of Harmony oraz The Palace of Orient. Jak widzicie, tutaj też z innych serii też troszeczkę się pojawiło kompletów. Jedyne pojedyncze kosmetyki, no to te męskie zapachy, no i 4 gadżety. Z tym jeden nie wiem, o co w nim chodzi. Dajcie koniecznie znać, który najbardziej Wam się spodobał kosmetyk, czy podoba Wam się w ogóle ten kalendarz adwentowy, a jeżeli czekaliście na tego czerwonego Douglasa, no to bierzcie, póki jest, bo nie wiadomo, jak szybko zniknie ze strony. Dzięki za oglądanie i widzimy się już jutro w kolejnym odcinku. Pa, pa!